Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Eugeniusz Rzewuski i mam zaszczyt w zastępstwie pani prezes, przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, profesor Renaty Diaz-Schmidt, a w pierwszej może kolejności, tylko damę pierwszą wymieniłem, dyrektora Biblioteki Publicznej na Koszykowej, pana doktora Michała Stronka, wiernego naszego mecenasa, jeśli chodzi o inicjatywy afrykanistyczne w tym pięknym lokalu, tej bibliotece. Mam zaszczyt powitać Państwa przede wszystkim przybyłych na kolejne spotkanie w cyklu Afryka na Koszykowej. To są comiesięczne spotkania, które odbywają się już, jak mi podpowiadają Państwo, tutaj od 7 lat. Wydawało mi się, że nawet troszkę dłużej, ale bywały też i przerwy pandemiczne, kiedy byliśmy tylko wirtualnie w internecie. W tej chwili cieszę się bardzo, że odbudowuje się tradycja frekwencji takiej w realu fizycznej. Tych Państwa tu obecnych serdecznie na sali witam i także wszystkich Państwa, którzy nas w tej chwili oglądają lub będą oglądać w transmisji na YouTubie czy online na żywo z naszej dzisiejszej debaty. Tematem debaty jest polscy afrykaniści pierwszej połowy XX wieku i wymienieni są, jest trójca, nazwijmy to ojców założycieli różnych szkół afrykanistycznych, którzy się sytuują w annałach historii dwudziestowiecznej polskiej afrykanistyki akademickiej, naukowej, która nie tylko w dziełach, dokonaniach, publikacjach, ale także przez promieniowanie ośrodków, jakie te osoby wokół siebie tworzyły i kontynuatorów, weszły do historii afrykanistyki, także światowej. To jest profesor Jan Czekanowski, to jest profesor Bronisław Malinowski i wreszcie profesor Roman Stopa. Mówię last but not least, metrykalnie są wszyscy w podobnej kategorii, a reprezentują trzy różne dyscypliny. Profesor Czekanowski, antropolog fizyczny przede wszystkim, ale etnograf, o tym będzie mówił i nie tylko o nim, na pewno pan profesor Michał Tymowski tu obecny. Będzie profesor Bronisław Malinowski, znany światowej sławy antropolog, bardziej kojarzony z badaniami nad Wyspami Trybenskimi i społecznościami, ale także z dorobkiem afrykanistycznym i z badaniami terenowymi w Afryce, w swoim dorobku. I wreszcie profesor Roman Stopa, którego ja osobiście czuję się bardzo skromnym, maleńkim ziarenkiem, jeśli chodzi o promieniowanie, bo byłem uczniem jego ucznia, profesora Rajmunda Olego, czyli chodzi o uczonego związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim. Bardzo chciałbym przede wszystkim przedstawić Państwu w tej chwili naszych dyskutantów, ekspertów, panelistów w kolejności alfabetycznej pana doktora Andrzeja Krasnowolskiego, który jest socjologiem i antropologiem kulturowym. Obaj już na emeryturze, ale sytuują się encyklopedycznie już w tej drugiej połowie XX wieku. Profesor Michał Tymowski, historyk. Na pewno w tej bibliotece znajduje się wiele jego publikacji, a najgrubszą z nich to jest ta, którą redagował jako Historia Afryki, opus magnum, taka wielka założycielska księga naszej historiografii afrykanistycznej i wiele innych. Ponieważ zostałem zaproszony zaszczytnie, ale znienacka do tej roli otwarcia, więc nie przygotowałem większej, szczegółowszej listy publikacji,
ale jestem przekonany, że na stronie internetowej biblioteki będą odpowiednie do tego załączniki, odsyłacze, a oczywiście jest też i Google. Chcę by się dłużej nie rozgadywać. Wydaje mi się, że ten temat jest bardzo na czasie. Między innymi dlatego, że to zapowiem, bo może nie wszyscy wiedzą, wyszła w ubiegłym roku wielka dwutomowa publikacja Polskiej Akademii Umiejętności nakładem i staraniem redakcyjnym, zespołowe dzieło dzienników Jana Czekanowskiego, które są wydaniem wielojęzycznym, bo tak w rękopisie zostały wreszcie przyswojone w języku polskim, w polskim przekładzie także. I nie zdążyłem się dowiedzieć, czy panowie ustalili kolejność jakąś, ale wydaje mi się, że Czekanowskiego wymieniłem jako pierwszego i w związku z tym zakładam, że pierwszy zabierze głos profesor Tymowski. No więc zaczynamy też alfabetycznie od Czekanowskiego. Potem będzie Malinowski i Roman Stopa na koniec. O losie człowieka w dużym stopniu decyduje alfabet. Na przykład ja jestem na literę T i zawsze byłem na końcu listy w dzienniku klasowym. To jest raz lepiej, raz gorzej. To już jest, powiadam, los. A więc Jan Czekanowski. Jan Czekanowski urodził się, ja to będę sprawdzać, bo nigdy tak dokładnie nie pamiętam, w 1882 roku pod Grójcem w majątku swojego ojca. Jego matka była Niemką z pochodzenia, czyli Czekanowski był pół Niemcem, pół Polakiem. W swoim osobistym odczuciu był Polakiem. Żonę miał Rosjankę prawosławną, także był nawet w swoim życiu rodzinnym niesłychanie wielonarodowy. Co nie znaczyło, że nie miał bardzo silnego poczucia swojej polskości. Żył w latach 1882-1965, czyli ja miałem go jeszcze już jako pracownik uniwersytetu szansę spotkać. Nie spotkałem. Janek Milewski, mój starszy o 3 lata kolega, mówił, że nawet u nich w domu bywał. Czyli no, tyle o nim się nauczyłem z tego, co jest napisane, z tego, co on napisał, ale nigdy go w życiu nie spotkałem, a nawet jak był na jakimś zebraniu, a ja tam też gdzieś jako młody człowiek byłem, to sobie nie zdawałem sprawy, że on tam gdzieś siedzi w prezydium. Bardzo żałuję. Chciałbym ze swoją dzisiejszą wiedzą spotkać go. Byłoby to na pewno niezwykłe przeżycie dla mnie. Proszę Państwa, uczył się jak to zwykle w majątku bywało w domu, potem poszedł do szkoły w Warszawie. Ta szkoła nie bardzo mu odpowiadała. Przypominam, to były lata, on się 80 parę urodził, więc całkowite rusyfikacji i tak dalej. Więc mniej ona była odczuwana na Łotwie, chociaż była tak samo rusyfikacją, ale dla Polaka była mniej gwałtownie odczekiwana. I tam właśnie w Libawie na Łotwie zrobił maturę. Chciał się dostać do wojska, miał w ogóle taką postawę wojskową, właściwie nawet nie jako niewojskowy, brany był przez wojskowych jako jakaś bratnia dusza, co wielokrotnie się w jego życiu powtarzało. Został nawet do tej armii rosyjskiej przyjęty i szybko, po cichutku zwolniony, ponieważ jako katolik nie miał prawa do tego, żeby być oficerem. Więc zrobiła się straszna awantura i ci, co go przyjęli, mieli przykrości, a on szybko wsiadł w pociąg i wyjechał poza cesarstwo rosyjskie. Z tym, że przekraczał granicę bez paszportu. Jakby go złapali, źle by się to skończyło, ale wygląd jego był taki, że kiedy przechodził koło salonki jakiegoś wysokiego oficera carskiego, to ten natychmiast go zaprosił do siebie. Zaczęli rozmawiać, przyszła granica, ktoś się zgłosił po paszporty. Ten oficer tylko machnął ręką, sprawdzający poszedł i Czekanowski przejechał przez granicę. Opisywał to potem w swoich wspomnieniach. Mnóstwo miał takich przygód w życiu, które w jakiś sposób jego życiem wręcz pokierowały.
Pojechał do Włoch, zwiedzał Włochy i rok później zapisał się na studia w Zurichu. Zapisał się na studia z zakresu antropologii, ale antropologia rozumiana była wtedy jako nauka o rasach ludzkich. On już jako student bardzo dobrze poznał tak zwaną metodę Karla Persona. To była metoda matematyka angielskiego, który opracował mniej więcej sposób matematycznego określania proporcji twarzy, przede wszystkim głowy, głowy, również całego ciała. I wydawało się Czekanowskiemu, przez całe życie zresztą był zwolennikiem tej tezy, że wprowadzając matematyczne zasady pomiaru człowieka, tworzy nie to, jakie mamy wrażenie, oglądając poszczególne rasy ludzkie i populacje, bo dodajmy, że pomiędzy rasami, wśród ras są jeszcze najróżniejsze populacje, ale nie przez wrażenie je klasyfikujemy, tylko przez ścisłość obliczeń matematycznych. Napisałem razem z profesor Janną Bar z Krakowa tekst taki 30-stronnicowy o Czekanowskim do encyklopedii Beroz. To jest francusko-angielska encyklopedia. Encyklopedia historii związanych z antropologią i etnologią. Tak to się nazywa i tam są przede wszystkim życiorysy najróżniejszych badaczy. I zatytułowaliśmy to, że człowiek, który żył w kilku epokach. Urodził się w latach 80. XIX wieku i jego podróż po Afryce 1907-1909 w istocie rzeczy należy do wieku XIX, bo mówimy o długim wieku XIX, który się skończył z wybuchem I wojny światowej w 14 roku. Potem mówimy o tym krótkim wieku XX, który się kończy na rozpadzie komunizmu, czyli na więcej 1990 roku, prawda? No, jak będzie wyglądał wiek XXI, jak go będziemy datowali, czym on się będzie tego, to już ja nie zobaczę, ale młodzi z Was zobaczą i nie wiem, czy to jest ciekawe, czy straszne, co zobaczą. W tym czasie, w którym Czekanowski żył, a żył do 65 roku, poglądy na jego właśnie dziedzinę badań diametralnie się zmieniły. Mianowicie odkryto DNA. Obecny Homo sapiens, bez względu na to, z jakiej części kuli ziemskiej, z jakiego okresu, nawet w postaci kopalnianej, jest bardzo jednolity pod względem właśnie tego czynnika DNA. Różnice między populacjami osobników w ramach jednej populacji bywają większe niż różnice między populacjami. Człowiek jest w tej chwili niesłychanie jednolitym pod względem właśnie DNA stworzeniem, no ale wszyscy nosimy w sobie geny Neandertalczyka, Denisowian. To są tak zwane geny niedziałające, prawda? Ale najmniej tych genów jest w Afryce, bo w Afryce wyszedł Homo sapiens. To jest kolebka ludzkości. Jak on wyszedł do Europy, tam spotkał Neandertalczyka. Było to spotkanie płodne w potomstwo. I wszyscy nosimy w tej chwili, poza Afrykanami, którzy mają tego najmniej, to może jakieś wtórne zjawiska, natomiast Afrykanie są właśnie bez tego udziału neandertalskiego. Może ten udział genów neandertalskich daje nam jakąś inną wyobraźnię, która się przydaje w badaniach. Skończył studia już jako autor kilku publikacji z zakresu tej antropologii. To było bardzo modne, bardzo znaczące. Był rozchwytywany już jako młody człowiek, potem publikował bardzo dużo i właściwie do końca swojego życia uważał się przede wszystkim za antropologa fizycznego. Ale życie pokierowało nim trochę inaczej, może przypadek. Mianowicie już w czasie studiów zwrócił na niego uwagę profesor Felix von Luschan, bardzo wybitny etnolog, czyli znawca kultur różnych ludów, dyrektor Muzeum Etnologicznego w Berlinie i zaprosił go, żeby został asystentem i zaczął pracować właśnie w Berlinie. Po roku pracy zgłosił tego młodego badacza,
To młodość wyglądała wtedy inaczej. Mężczyzna 28-letni czy prawda, 30-letni to był już człowiek dojrzały, nikt nie mówił o żadnej młodości. Tylko o wieku średnim dojrzały. No więc, ale my patrzymy na niego jako na człowieka stosunkowo młodego. Wtedy został zgłoszony do wyprawy księcia meklemburskiego, która to wyprawa miała zbadać obszar Afryki Środkowej. Ja tu mam mapę, typową mapę końca XIX wieku, w którym wszystko jest tak potwornie naćkane, że nic nie można zobaczyć. To jest charakterystyczne dla atlasów z początku, jeszcze w początku XX wieku i tak dalej. Te kolory coś tam znaczą, tu są przede wszystkim ludy najróżniejsze, ale pokażę Państwu trasę tej wyprawy, którą Czekanowski pod wodzą owego księcia meklemburskiego jako jeden z pięciu dowódców kolumn badawczych no, prowadził przez 2 lata. Z tym, że kolumn było 5, poza tą antropologiczną, etnologiczną Jana Czekanowskiego były kolumny geologiczna, gleboznawcza, klimatologiczna, już nie wiem, nie pamiętam jak ostatnie. W każdym razie wszyscy oni stali, każdy z tych uczonych stał na czele kolumny badawczej, czyli karawany byśmy powiedzieli. Czekanowski miał około 100 tragarzy, czasami miał trochę więcej, czasami trochę mniej. Maleńki oddział askarisów, czyli żołnierzy kolonialnych z kapralem, czasami z sierżantem na czele, a to było 3-4 osoby, z karabinami, które być może nawet specjalnie nie strzelały, ale wystarczyło je pokazać, i każdy wiedział, że to jest karabin i wolał nie zaczynać z takim żołnierzem konkurencji. Otóż chociaż jeden z karabanów mało nie wyginęła w ataku, który taki zbuntowany naczelnik Lukara. Tak? Który taki zbuntowany naczelnik Lukara na tę karawanę napadł. Czekanowski miał więcej szczęścia, doskonale zresztą sobie dawał radę właśnie w stosunkach międzyludzkich. Znał bardzo dobrze język Swahili, więc rozmawiał z nimi. To był język taki jak łacina w Europie, w tej całej części Afryki, od wschodniej aż do Konga. Swahili służył za język porozumiewania się ponadplemiennego. Innych języków nie znał, ale uczył się bardzo szybko. On Swahili nauczył się na statku płynącym z Europy do Afryki Zachodniej. I potem już mówił z tymi miejscowymi dosyć swobodnie. No więc tu jest jezioro Wiktorii, tu jest jezioro Kivu, Edwarda, Alberta i ta trasa to była trasa, która do Rwandy, do stolicy Rwandy tutaj przebiegała. Rwanda była państwem o dużej tradycji organizacyjnej, kilkaset lat już trwającej, które to państwo w wieku XIX przeszło takie procesy modernizacyjne, ówczesne, to znaczy zespoliło się organizacyjnie, wzmocniło władzę królewską i tak dalej, w związku z czym ono w tej swojej formie, którą Czekanowski uznał za wręcz zabytek. To znaczy on napisał, ja wchodzę tam i widzę coś, co się kończy, ale jeszcze się nie skończyło. To jest przeszłość. Ja ją widzę, tę przeszłość poprzez to, co jest teraźniejszością, bo jeszcze nie zostało zniszczone i zmienione przez władztwo kolonialne. Władztwo kolonialne, a niemieckie wtedy jeszcze, bo potem Belgowie to zabrali po I wojnie światowej, było stosunkowo niegroźne, pozornie. Podatki, jakie narzucili Belgowie, były minimalne, ale zrobili jedną niesłychanie ważną rzecz. Zabronili prowadzenia wojen. A ponieważ łupy wojenne były ogromną częścią dochodów grupy rządzącej, to pociągnęło za sobą w ciągu kilkudziesięciu lat kolosalne zmiany i ogromny nacisk fiskalny na ludność zależną. Prawdopodobnie konflikt Tutsi-Hutu, Tutsi byli grupą rządzącą, Hutu byli główną grupą ludności uzależnionej, rolniczą. Otóż ten nacisk w ciągu kilkudziesięciu lat przesunął stosunki między nimi.
Także niewidocznie władza kolonialna spowodowała ogromne zmiany. No, jeszcze potem parę słów do tego dodam. To był pierwszy obraz jego badań, potem udał się na północ. Tutaj w tym terenie między jezior, bo tak wędrował wzdłuż granicy Konga belgijskiego, jeszcze wtedy wolnego państwa Kongo, ale już w kolonii belgijskiej w istocie rzeczy, a terenami kolonii najpierw niemieckiej, a potem Afryki Wschodniej, a potem terenami zajętymi przez Anglików. I ten obszar, ta wyprawa, to była wyprawa na takim pograniczu właśnie tutaj kongijsko, najpierw niemieckiej kolonii, potem angielskich kolonii. I wreszcie okazało się, że po roku wszyscy już mieli dosyć. Spotkali się w Irumu, to gdzieś tutaj, to potem inną mapę będę miał i pokażę. I wszyscy ci badacze powiedzieli, że już niektórzy byli zresztą chorzy niesłychanie. Jeden tak zawzięcie polował, chociaż miał badać, no ale i polować też. W związku z tym bawił go pobud, a bawił afrykański spotkać taki czołg, to właściwie śmierć. No więc on życie uratował, trzeba go było odwozić do Europy. Więc dwóch w ogóle było już niezdolnych do pracy. Jeden chorował, drugi był przez tego bawołu ubodziony. Cała wyprawa przez Kongo wróciła do Europy, a on najpierw chciał zaangażować swoje własne środki, ale potem książę Mecklenburski jednak odpowiednią sumę jeszcze dodał i on jeszcze rok prowadził już własne tylko badania, ale w ramach tej niemieckiej wyprawy, mianowicie na pograniczu północno-wschodniego Konga i Sudanu, który był kolonią angielską. Przede wszystkim samym skrajem tych ziem, no tutaj na przykład lud, który bardzo badał, lud Azande, on tutaj w takich wyspach. Tam była taka mieszanka etniczna, że właściwie nawet trudno wskazać jakiś jeden lud. Więc to była wyprawa, która trwała do 1909 roku. On miał świetne zdrowie. Przebył w pierwszym roku około 3,5 tysiąca kilometrów. Jak sobie przypominam, w sumie ponad 7, może trochę mniej w pierwszym, w tej drugiej części tego szedł do 30 kilometrów dziennie. Ale jeżeli obliczyć, no to kiedy badania? Połowa tych dwóch lat to są badania. Stacjonarne w jakichś miejscach, które wybierał, doskonale dobierał, zresztą kontaktując się z misjonarzami, z najróżniejszymi innymi jakimiś właśnie nie tyle władzami kolonialnymi, ile z ludźmi, którzy mieli doświadczenie w obserwowaniu kultur miejscowych, a tu misjonarze byli niezastąpieni. I połowę tych dwóch lat był w drodze, co wymagało ogromnego wysiłku. Miał osła, ale na tym ośle nigdy nie jeździł. Osioł szedł, był w bardzo dobrej formie, bo go karmiono, dbano o niego, a nie musiał nosić czekanowskiego. Tylko kiedy było paradnie trzeba wejść do wioski, to Czekanowski siadał na osła i wjeżdżał jako ktoś ważny, że nie piechotą, prawda? Raz jak poszedł piechotą, a był straszliwie zmęczony i uszargany, to przywitano uroczyście jego sierżanta, a jego jako pomocnika tak trochę na bok wzięto. Dopiero potem się wyjaśniło, że to jest odwrotne. Więc, ale na oślicy to było właśnie wkroczenie paradne. Także ten osioł przeżył całe te dwa lata w dobrej formie, lubiany przez zmieniające się załogi karawanowe i przez samego Czekanowskiego jako jeden z głównych uczestników wyprawy. Otóż, więc teraz, co on miał tam robić? Każdy z tych dowódców kolumn miał inne zadanie i w związku z tym zupełnie inaczej musiał prowadzić badania. Czekanowski miał poznawać ludzi. Miał taki zestaw pytań i zestaw zadań. No to czytam, żeby czegoś nie tego. Więc przede wszystkim miał prowadzić badania antropologiczne i etnograficzne. Otóż okazało się bardzo szybko, że te badania etnograficzne wciągają go dosłownie z siłą taką, że on przestawia się z... Był nadal antropologiem. Marzył o tym, żeby zgodzili się ludzie na to, żeby pomierzył im czaszki.
No ale oni nie bardzo chcieli, uciekali i tak dalej. W związku z tym, do tego jeszcze wrócę, w każdym razie zajął się z coraz większym entuzjazmem badania kultur miejscowych. To była dla niego nowość metodyczna, ale dał sobie z tym świetnie radę i szczególnie dlatego, że był bardzo zainteresowany tymi kulturami. Z całą różnorodnością tych kultur. On właśnie napisał to, co o tym mówiłem. Jestem tak jakby w rezerwacie i wiem, że on się bardzo szybko rozpadnie, a ja go widzę we wszystkich elementach jego przeszłości, przeszłości tych społeczeństw. Badał ich organizację polityczną, organizację gospodarki, typy gospodarki, kontakty między regionami, handel. Badał na przykład zjawiska zdrowia, wyżywienia. Badał procesy osadnicze, kierunki migracji, stosunki między różnymi grupami etnicznymi, stosunki zarówno wynikające z kultur miejscowych, jak i z tego, ile ja mam jeszcze czasu? Mam jeszcze jakieś 10 minut? Dobrze, to mnie pocieszy. Ostatni raz, jak tu mówiłem, miałem 10 minut i w ogóle ledwo zacząłem, musiałem przerywać, ale tutaj mam trochę więcej czasu i bardzo wam dziękuję. Otóż jednym słowem, ta etnografia, jak wtedy, dzisiaj byśmy powiedzieli antropologia kulturowa, wciągała go coraz bardziej. Ponieważ był bardzo uzdolniony do języków, to na przykład notował mnóstwo tekstów, nawet nie w pełni rozumiejąc te teksty. Jeden z takich tekstów, Eugeniusz Żewuski, przy pomocy, nie wiem, 30-osobowego zespołu z całego świata, od Ameryki przez Niemcy, po Rwandę i Tanzanię, jedną stronę tłumaczyli przez, no, 3 miesiące, 4, może nawet więcej. Oczywiście tutaj trzeba korespondencję między nimi i tak dalej. W ogóle ustalenie, jaki to był język, był problem, bo to był staro-rwandyjski. To tak jakbyśmy wzięli XIV-wieczny tekst napisany po polsku, prawda? To też nie byłoby nam tak łatwo. Jak my jako uczniowie w szkole czytamy Bogorodice, to ją czytamy tak, jak ją teraz naszym dzisiejszym alfabetem napisano. A jak ona jest napisana Bogorodica, tak jak oni wtedy sobie wyobrażali, to trzeba łacińskimi literami napisać, to my tego nawet nie możemy odczytać. Tylko wiemy, że to jest Bogorodica, więc sobie dajemy z tym radę. Także tak trochę z tym tekstem wspaniale właśnie przez ten zespół kierowany przez Eugeniusza z wielkim wrażeniem całego pozostałego zespołu wydawców dziennika zostało to tak zrobione. Otóż wciągał się coraz bardziej w ten problem kultur miejscowych, ich zróżnicowania, co nie wykreślało, że był nadal antropologiem. Marzył szczególnie, żeby, zrobimy tu zdjęcie, pokażemy, żeby pomierzyć ludy pigmejskie, pigmejów. Układał się z nimi, posyłał im podarunki, wysyłał najpierw posłów, umawiał się ze wszystkim, przyjeżdżał tam, żeby ich pomierzyć, a oni po tych podarunkach wszystkim jednak woleli uciec do lasu. Czuli się niepewnie, aparat ich straszył. Jeszcze robił zdjęcia, zaraz do tego wrócę. W związku z tym no, bardzo długo mu się nie udało, aż natrafił na takich, no, w języku kolonialnym, cywilizowanych pigmejów, to znaczy takich, którzy od pewnego czasu mieszkali już przy wiosce rolniczej i ci się mniej bali. On ich pofotografował, jak napisał, pofotografowani, pomierzeni, ocementowani, bo miał cement do odlewów czaszek. Żyjących ludów, znaczy twarzy, prawda, rysów twarzy. Więc ocementował ich jak tego, dali się i to był jego wielki sukces, potem jeszcze kilka innych, ale to wcale nie było łatwe wykonać te zadania z czystej antropologii takiej matematycznej. Niemniej jednak robił wiele odlewów gipsowych twarzy, robił bardzo dużo pomiarów i przywiózł ogromny materiał. Ale materiał etnologiczny okazał się o wiele obfitszy, o wiele ciekawszy i o wiele ważniejszy. Więc ja tutaj teraz drugie jego zadanie, trochę się ono kłóciło z tym pierwszym i nawet spowodowało pewne konflikty z Felixem von Luschanem. Mianowicie miał zbierać zbiory etnograficzne do Muzeum Etnograficznego w Berlinie. Miał na to środki, żadnych zbiorów nie porywał ludziom, tylko kupował, można powiedzieć, że w ramach ówczesnej mentalności kolonialnej, wczesnokolonialnej, był wyjątkowo uczciwy.
To znaczy za wszystko płacił. Płacił paciorkami, ale przypomnę, że te paciorki to było płacidło, to był realny pieniądz. Kobiety bogate miały dużo sznureczków z paciorkami na szyi, na rękach, w tym miejscu na rękach, ponad kostką. Jednym słowem, całe były, one były tak ozdobione, po pierwsze drutem miedzianym i żelaznym, bardzo wąsko ciągniętym, a po drugie sznureczkami tych paciorków. To była wielka wartość. To był biedny, miał jeden malutki taki sznureczek tych paciorków. Czy która kobieta była biedna? Widzę odgłosy żalu nad tymi biedniejszymi. No, w każdym razie on płacił. Miał postawy materiału. Americano to była taka miara właśnie, bo te dostawy z Ameryki już zaczęły tam dochodzić do wnętrza Afryki. I takiej bawełniany taki postaw też miał swoją wartość i on tym płacił za zbiory etnograficzne. Mnóstwo tych zbiorów zapakował w pudła i wysyłał do Europy. To wszystko dotarło do muzeów wyłącznie niemieckich. Najpierw do tego Muzeum Głównego w Berlinie von Luschana, potem ono jest w tej chwili w Lipsku, w Hamburgu, porozdzielane, te materiały są. Każda rzecz była bardzo dokładnie opisana. Trzecia rzecz, dostał aparat fotograficzny, który jak tylko przyjechał, natychmiast rozebrał, przestudiował funkcjonowanie soczewek, porównał, złożył nas ponownie, żeby wiedzieć, jak on działa i zrobił kilkaset zdjęć. Pamiętajmy, że to jest okres, w którym jeszcze trwa wydawanie tekstów dotyczących wkroczenia do Afryki rysowanych. Byli na przykład we Francji zawodowi rysownicy, którzy taki Riu na przykład, który w Tour du Monde i w różnych czasopismach i w książkach wydawanych przez oficerów czy podróżników francuskich rysował to zresztą bardzo dokładnie, a zdjęć mamy 2-3 z tego samego okresu, co rysunków, nie wiem, 50. Natomiast Czekanowski sfotografował władców, dostojników, zwykłych ludzi przy pracy, w najróżniejszych sytuacjach, bardzo dużo kobiet, właśnie pokazując sposoby czesania się, sposoby upiększania ciała, skaryfikację jako bardzo ważną, czyli nacinanie, prawda, ciała, które jest sygnałem, do jakiego plemienia ja należę, do jakiego rodu należę i tak dalej. To było bardzo powszechne. Również były przykre bardzo tego, na przykład zaostrzenie zębów, to znaczy wybijanie zębów, szczególnie mężczyznom, takie, że przednie siekacze były zaostrzone, prawda, tak jak szpice. Ale to trzeba było młoteczkiem i dłutem otłuc ten ząb. I kto tak nie miał, nie był w plemieniu, więc to była poważna sprawa. Wszystko to pofotografował i wszystko to bardzo dokładnie opisał. Mamy zdjęcia i z XX wieku, również w naszej kulturze. Mnóstwo zdjęć, ale potem autor w ogóle nie wie, co sfotografował. Ze swojego doświadczenia. Jak nie zapisałem, to nie wiadomo, co to jest. Natomiast on do każdego zdjęcia zamieszczał pół strony opisu. Te płytki szklane, które wysyłał do Europy, pakował specjalne pudła. Płytki były zabezpieczone, żeby się nie stłukły. Najpierw szły niesione przez tragarzy do wybrzeża, potem płynęły statkiem do Europy i tak dużo szybciej niż list dzisiejszy docierały. Do muzeum. On z tych zdjęć zrobił 2 tomy swojego podstawowego drukowanego dzieła w języku niemieckim Forschungen im Nil Kongo Zwischengebiet, tak, czyli badania na obszarze między Nilem a Kongo. To było sprawozdanie z jego badań, ale miał też obowiązek pisania owego dziennika. Dziennik rękopiśmienny to co innego niż sprawozdanie z badań, które opublikował drukiem. Tamto było opracowanie, to jest pisane na żywo. I ten dziennik wydaliśmy właśnie w zespole, który się składał z profesor Janny Bar z Krakowa, Eugeniusza Rzewuskiego tu obecnego ze mnie, z pilnującej tego materiału fotograficznego, któryśmy zamieścili, no ale z tych kilkuset zdjęć mieliśmy środki,
bo obficie nas dofinansowano na 30 zdjęć, żeby je też opisać trochę inaczej niż Czekanowski, ale w każdym razie przedstawić. Miał też nagrywać pieśni, notował pieśni, ale je też nagrywał na specjalne walce, trochę takie jak katarynki są, prawda, że się kręci i ten walec daje muzykę. On nagrywał pieśni, opowiadania, czyli sztukę no, taką muzyczną, również literaturę ustną, nie tylko tradycję ustną, również ustną literaturę. On to wszystko ponagrywał, część wykorzystał w Forschungen, w dzienniku tego są fragmenty, też można to zobaczyć. Proszę Państwa, ponieważ już muszę kończyć, to powiem tak, wydał to dzieło swoje drukowane, a dziennik został, rękopiśmienny. Ten dziennik ma grube zeszyty, 10 po 100 stron, z tym, że dwa ostatnie to są pomiary czaszek, więc szczęśliwie, więc 800 i 5 małych zeszytów, takich jak szkolne zeszyty, 5 z nich po 100 stron. Wydaliśmy w zespole naszym ten duży dziennik. Pomijając pomiary antropologii fizycznej, bo tylko te liczby by się jeszcze bardziej pomyliły, my byśmy robili tego. Ten dziennik wyszedł drukiem, ale on o nim całe swoje życie myślał. I przed II wojną światową dostał zamówienie z Ministerstwa Oświecenia Publicznego i Wyznań Religijnych, żeby wydać dziennik po polsku, bo ten dziennik był pisany po niemiecku, po francusku, po swahili i we wszystkich innych możliwych językach. Żeby to zrobić po polsku. On przygotował 2 tomy, a miały być 3 tego polskiego. Pierwszy dał do druku i spłonął wspaniale razem ze wszystkimi archiwami Ministerstwa Wojny, prawda? Drugi uratował i po wojnie go wydał w latach 50., po czym Francuzi na początku XXI wieku wydali ten tekst w tłumaczeniu na francuski, z polskiego tłumaczony. Ale to nie jest dziennik ten rękopiśmienny, to jest wygładzone. To jest uzupełnione o to, co wiedział w ogóle, o inne teksty. Jednym słowem, dziennik pisany na miejscu to jest surowa rzecz, zupełnie, zupełnie inna. I tego nie sposób było wydać i strasznie długo to trwało. No w końcu żeśmy to zaczęli, wydając ten pierwszy element. I teraz parę zdjęć. Ja będę mówić, a niech pan idzie, a ja już na tym skończę. Więc... To jest mapa, prawda, etnograficzna, tu są różne ludy zaznaczone, no ale na przykład tutaj jest jednolitość, a tu wcale jednolitości etnograficznej nie ma, tylko jest wiele. No nie wiem, może pan już? O, no to jest najlepsza mapa, najlepszą zrobili Francuzi. Mianowicie tu jest Bukoba, tu jest jezioro Wiktorii i teraz on jedzie do Rufuły, potem... To jest cały czas państwo Rwandy, tylko tu są małe państewka, które Rwanda potężna w tej chwili uznanego, przejeżdża od tego i tu jest Mjansa, czyli stolica Rwandy, gdzie on spotyka władcę. I po dłuższym pobycie tutaj rusza na północ, porusza się po pograniczu Konga i jeszcze Rwandy, dociera do... Gdzie ja tu widzę Fort Portal, żeby... Wręcz... Fort Portal to jest miejscowość, która jest stolicą państwa Toro, takiego królestwa niewielkiego, które się oderwało od Bunioro. To już są posiadłości angielskie i tu spotyka miejscowego władcę i jednocześnie właśnie opisuje tę organizację, bardzo inną niż organizację tego, po czym udaje się na wielki tur po tym pograniczu kongijsko-sudańskim, ale bardziej jeszcze wewnątrz Konga. Cała wyprawa spotyka się w Irumu, wszyscy wracają, a on ponownie tutaj, gdzie są te przerywane jeszcze na taki wielki tur wokół pogranicza sudańsko-kongijskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ludów Azande, które badał i potem wycofuje się z powrotem przez Sudan, Egipt do Europy. To jest jego trasa.
Także to chyba będzie najdokładniej. Powiadam, ta druga część to jest tylko on, wszyscy inni już zrezygnowali. Teraz gdybyśmy już minęli trzecią mapę i zdjęcia pokazali. Szkic trafy. Słucham? Szkic trafy, tak? A to już zapomnijmy. Bo... Ja czekam na szkic w czasie wyprawy. Dobrze. Pokażemy go, jak wygląda. Mówiłem o jego wojskowym, prawda? To jest mężczyzna właśnie około 30-letni, w takim niby mundurze, bardzo wytrzymały fizycznie, zachorował dopiero w końcu drugiego roku. Przez pewien czas musieli wynieść lekwicę, bo już nie dawał rady, natomiast przez dwa lata ogromnego wysiłku, przejściu tych 7 tysięcy kilometrów, niesłychanie intensywnych badań, pracy, która w ogóle była no kolosalna. Zachował dobre zdrowie i dawał sobie radę. Idziemy dalej. Co mam? Tu. Państwo słyszą, ale być może nagranie będzie gorsze. Bardzo przepraszam. Dobrze, idziemy dalej. Krowy, tak? Nie wiem, tam nie, chyba kolejność jest inna. Potem są dzienniki Czekanowskiego. No to niech pan je pokaże. Bo to one tam mają numerki. To ma numery, nie pamiętam. Tak, bo pan coś powiedział, żeby też coś pominąć. Nie, to już idziemy. Znaczy... Może krowy pominiemy. Proszę Państwa, no ja wykorzystuję to, że mam tutaj ten dziennik, to jest, tylko żeby to zniknęło. O, to jest zdjęcie pierwszego tomu dziennika, ale w tle jest Tutsi, to jest zdjęcie z terenu Rwandy, z dwoma służącymi, który podróżuje przez kraj. Tam było dosyć bezpiecznie, ale jak on powiada, żaden mężczyzna nie wychodzi bez oszczepu z domu. Jak idzie na zewnątrz, to ma w ręku broń. Trochę jak szlachta polska do XVIII wieku. Ale on tę broń ma w ten sposób, że niosą słudzy. Sługa ma strzały i łuk. To jest łuk tego Tutsi. I ma swój oszczep straszliwy. Ten młody człowiek ma swój kij pasterski i ma drugi oszczep. Ten ma swój oszczep, ten młody niesie oszczep naszego tego. To była broń, która na 30 metrów, jak trafiła człowieka, to rozpławiała go na pół. Ale na 30 metrów. Dłuższy rzut nie był możliwy. Zasięg łuku był większy, około 80-metrowy. 50 metrów strzał celny. No więc to jest ta grupa Tutsi i właśnie jest służący. Pójdźmy dalej, tom drugi. Raczej nie o tomach mówię, tylko o tych zdjęciach. Na drugim zdjęciu jest władca Rwandy, Musinga. Sam Musinga był bardzo ciekawą postacią. Dopiero co zdobył władzę, już przyszli Niemcy i właściwie tej władzy go pozbawili. Czekanowski go nie znosił, niczego się od niego nie mógł dowiedzieć. Mówił, że on głupi i w ogóle. Prawda była taka, że Musinga sobie doskonale zdawał sprawę, w jakiej jest sytuacji i nie chciał absolutnie informować Czekanowskiego, którego brał za jednego z białych, no, wyprawa niemiecka. Ale życie jego było bardzo dramatyczne, dlatego że pozostawili mu dużą swobodę rządzenia Niemcy, poza tym, że nie mógł prowadzić wojen. Mamy jego zdjęcie w stroju nieuroczystym, tylko w stroju codziennym. Jest jako pasterz, ma kij pasterski w ręku, to byli hodowcy krów. I krowy były największym miernikiem sukcesu w życiu człowieka, albo braku sukcesu, jak tych krów nie miał. Też człowiek młody, już nie pamiętam dokładnie dat jego urodzenia, ma tutaj niewiele lat, nie rządził do końca życia, dlatego że po I wojnie światowej kolonie niemieckie zostały przekazane Belgom. I o ile Niemcy rządzili dosyć tak, no może dlatego, że to był początek władzy kolonialnej, że dawali mu wykonywać jego funkcje, to Belgowie zaczęli go zmuszać, żeby się ochrzcił. On nie mógł się ochrzcić, on był Bogiem. On był nosicielem kontaktu z przodkami. Nie jako bóstwo osobiste, tylko jako ten kontakt z przeszłością, z ciągłością rodu całego, który panuje. Jak on by się ochrzcił, to w ogóle po co miałby być królem? Nie zgodził się i Belgowie go obalili i wysłali do Konga. Tam sobie żył do lat 40. Natomiast nie mógł się zgodzić, przestałby być Musingą. Także w dramatycznych okolicznościach w 1931 roku chyba skończył swoje panowanie. Idziemy dalej.
jeszcze powiedzieć, się nie zmienił. Zwróćcie uwagę, na jakie to jest studium stroju codziennego. Jak on ma pięknie zdobione włosy w takie właśnie druty miedziane natkane paciorkami. Czekanowski nie ma wtedy takiej fryzury. Nie ma też masonzu. Kobiety tam na bardzo krótkiej czuprynie wycinały sobie przepiękne wzory. I te wzory były zdobieniem młodej kobiety. Jak wyszła za mąż, musiała je skasować. Niektóre jeszcze z pół roku walczyły, żeby te masunzu zostały. Chciały być jeszcze młode, chciały mieć jeszcze piękne. I jeżeli możemy dalej. No, tu są krowy, które są symbolem Tutsi, prawda? Te krowy, zobaczcie, wychudzone. To jest rasa Bostaurus, taka właśnie rasa, która tam istniała, ale nikt ich nie jadł, tych krów. Mlekiem się żywili, oczywiście jedli proso i sorgo i tak dalej, ale teoretycznie żywili się krwią i mlekiem tego. Rolnicy mieli się żywić prosem i tak dalej. No, tak czy inaczej, liczba krów, którymi się dysponowało, świadczyło o pozycji człowieka. I tutaj takie zdjęcie właśnie tej najważniejszej rzeczy, i na tym skończę, mam jeszcze dużo, już rozumiem, że już nie mogę, na tym skończę, ten majątek w postaci krów, który był punktem odniesienia dla pozycji człowieka, dla tego, co on może w życiu osiągnąć, komu on może taką krowę dać i oczekiwać, że ten ktoś będzie mu pomagał. Ten system był taki bardzo feudalny, to znaczy dam ci krowę, a ty będziesz moim poddanym, będziesz mi służył wiernie i tak dalej, i tak dalej. To była cała tkanka społeczna wobec tych. Wokół tych krów się toczyła. Jeden z przewodników Tutsi powiedział do Czekanowskiego, i na tym skończę, wyjąwszy króla, krowy są ponad wszystko. I na tym skończę opowiadać. Nie, więc opowieść pana profesora pasjonująca, i wiem doskonale, że wypełniłby całe nasze spotkanie dzisiejsze i byłoby o czym opowiadać. Ja jedną rzecz bym prosił o dopowiedzenie, to znaczy jedna rzecz, której niezwykle żałuję, to, że nigdy rezultat, te tomy, które wydał w Niemczech, nigdy nie ukazały się po polsku, oprócz tego jednego wyjątku, o którym pan profesor wspominał, W głąb lasu Aruwimi. Tak, a tego w ogóle nie mamy po polsku, tak, tylko ja mówię o tym dzienniku. No to był początek lat 60., czyli to jest ile? O właśnie. I do dnia dzisiejszego nie mamy wznowienia, a to jest pasjonująca książka, bo pamiętam, że zaczynałem studia od niej, które pasjonujące. A później druga rzecz, pan profesor wspomniał, że było dużo przypadków w życiu Jana Czekanowskiego. Chciałbym, żeby pan przytoczył, jak uratował się z rzezi lwowskich profesorów. No to jest bardzo dramatyczne. To jest życie jego toczyło się, powiadam, w różnych systemach. Europa lat 40., II wojny światowej, to jest Europa zupełnie inna niż ta Europa spokojnego, jak się wydawało, i kończącego się XIX wieku, właśnie w tam 1907-9, to jeszcze była ta Europa XIX-wieczna. Otóż jego życie, tu już nie powiem dalej, on po powrocie krótko był asystentem w Muzeum Etnograficznym w Petersburgu, ale bardzo szybko zaproponowano mu profesurę we Lwowie. A Lwów był w zaborze austriackim. Galicja, w której był Lwów, miała ogromną autonomię, to było po tych reformach właśnie politycznych, ustrojowych w monarchii austro-węgierskiej, w której Polacy nie zdołali zdobyć pozycji równej Węgrom, ale zdołali zdobyć bardzo daleko idącą autonomię. I Lwów był, i Kraków, dwoma całkowicie wolnymi uniwersytetami. Przypomnijmy, że w Królestwie Kongresowym, potem Prywislanskim kraju, nie było uniwersytetu. Króciutko ta szkoła główna i zaraz po powstaniu styczniowym zlikwidowana.
w Polski Uniwersytet Zaborzorosyjskim istniał góra 10 lat i był likwidowany. Uniwersytet to jest za duża wartość, żeby zdobywca pozwolił mu istnieć. Otóż Uniwersytet Lwowski istniał, tam mu zaproponowano profesurę. Został tam profesorem do 1941 roku, ponieważ kiedy weszli Rosjanie w 1939, to nie zamknęli uniwersytetu, tylko łapali ludzi, wywozili na Syberię i tak dalej. Jak się stało, że Czekanowski tych wyłuzek uniknął? Żona Rosjanka. Może jakiś jednak taki element. Dobry stosunek z miejscowymi. W każdym razie, kiedy weszli Niemcy, to w ciągu kilku dni mieli już listę przygotowaną i zastrzelili głównych profesorów, ogromną grupę profesorów lwowskich. Na tej liście Czekanowski był. Ale jeden z jego asystentów, doktorantów, Ukrainiec, a on miał kontakty z Niemcami, jakoś zdołał dotrzeć do odpowiedniego dowódcy wojskowego i powiedział mu parę słów i Czekanowski życie uratował. Bardzo śmieszna była reakcja, jak ja to opisałem, redaktorów tej Beroz encyklopedii. Mianowicie oni mi ciągle pisali, no ale napisz, jak się nazywał ten Ukrainiec. No ja im odpisałem, a szczególnie Czekanowski nigdy nie ujawnił, jak to był, bo by go przecież albo zastrzelili Rosjanie za kontakt z Niemcami, albo wywieźli na Syberię, albo tego. Więc Czekanowski nigdy nie powiedział, jak on się nazywał. W każdym razie uratował go doktorant ukraiński. I Czekanowski między 1941 a 1944 rokiem mieszkał we Lwowie. Niemcy likwidowali uniwersytet, więc go nie było. Przecież szkoły średnie likwidowali. A Lwów został włączony do generalnej guberni. I tam sobie był, w domu pracował i miał w domu ten dziennik, który tu żeśmy wydali. Otóż jak się zbliżały wojska wyzwolicielskie Armii Radzieckiej, to on jednak, widząc, że jest w generalnej guberni, czyli nie ma granicy, pojechał pod Kraków. Tak jakoś zabrał swoje rzeczy i w ten sposób wymknął się jeszcze raz szczęśliwie i uratował swój tekst, który mieliśmy okazję teraz już po jego śmierci na oczekiwanie jego córki, profesora Anny Czekanowskiej-Kuklińskiej, opublikować. Więc przeżył i te zmiany we Lwowie, i nie rozstrzelany przez Niemców, i nie dopadnięty jednak w jakiś sposób przez wyzwolicielską Armię Radziecką, dostał się do Warszawy, pod Kraków, w jakimś majątku jakimś rolnym. Pamiętajcie, że majątki rolne na ziemiach zabranych były zniszczone przez Niemców, to znaczy tam, gdzie była Rzesza, to majątki Polakom zabrali, ale w generalnej guberni zostawiono. Nie z takiej dobroci niemieckiej, tylko oni potrzebowali dużej produkcji rolnej, żeby utrzymać wielomilionową armię. Więc te majątki istniały. A potem został profesorem KUL-u, a potem profesorem Uniwersytetu Poznańskiego, przez pewien czas obu i jako profesor emerytowany dokonał żywota w 60-tych latach. Tak, dziękuję bardzo za tę opowieść. Sądziłem, że warto tego wysłuchać, ponieważ to rzeczywiście niesamowite jest. Mogę powiedzieć, że gdy byliśmy z żoną u pani profesor Czekanowskiej, Anny Kuklińskiej, tam wisiał przepiękny portret w rektorskim stroju, uroczysty. Tak, był rektorem. Piękny portret, wspaniały dosłownie. Mamy to zdjęcie, ciekaw jestem, co z tym portretem się stało, bo to by warto publikować, bo to wspaniałe dzieło było i naprawdę byłem pełen podziwu. No, postać profesora Czekanowskiego jest niesamowita, no, ale nasi następni dwaj bohaterowie w dniu dzisiejszym też są niesamowici, bym powiedział. Nie wiem, tutaj troszeczkę czasu będzie skąpo, w razie czego tutaj panią organizatorkę proszę o skracanie. Natomiast, tak, dziękuję. Natomiast naszym następnym bohaterem jest Bronisław Malinowski. No, o Bronisławie Malinowskim słyszeli nawet ci, którzy nie mają pojęcia, co to jest antropologia, a to wszystko dzięki temu, że wydana chyba w 1935 roku książka na temat życia rodzinnego w Melanezji zatytułował Życie seksualne dzikich. No to spowodowało duże zainteresowanie tą książką, znacznie przewyższającą, zupełnie nie
niedostrzeżoną wcześniej w kręgach, powiedzmy, pozanaukowych, ściśle antropologicznych, argonautów zachodniego Pacyfiku, które byli za wydani w 1922 roku, czyli znacznie wcześniej, którzy byli właściwie fundamentem jego. Ale wróćmy do życiorysu Bronisława Malinowskiego. Będę starał się skracać, bo czasu mało. Natomiast ten nasz bohater urodził się w 1884 roku i to 7 kwietnia. Dlaczego tak to zaznaczam? Ponieważ za półtora miesiąca, tak, luty, marzec, no dwa miesiące, będziemy obchodzili 140. rocznicę urodzin Bronisława Malinowskiego. No to jest istotna data i może ktoś ją zauważy, chociaż w tej chwili ta nauka nie jest w poważaniu dużym. Był człowiekiem, nie będę tu opowiadał o jego, to znaczy kiedy miał 14 lat, zmarł jego ojciec, który był profesorem filologii słowiańskich, slawistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. No to była elita intelektualna. Matka była panią domu, no ale zajęła się wychowaniem syna dokładnie. Z powodu jego słabego zdrowia on bywał często, żeby ratować płuca, bywał w Zakopanem, no w całą tą elitę młodopolską wsiąkł. Tam znana jest jego przyjaźń z Chwistkiem, z Witkacym, czyli Stanisławem Ignacym Witkiewiczem, ale to nie warto opowiadać. Ważne jest to, że zaczął studia w 1902 roku, czyli 18-latek na Uniwersytecie Jagiellońskim i to był po prostu wydział filozoficzny. Skończył te studia, absolutorium uzyskał już w 1906 roku, a w 1908 roku, czyli po dwóch latach, już zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim tytuł doktora filozofii na podstawie rozprawy o zasadzie ekonomii myślenia. To było bardzo odległe od tego, co robił w późniejszym życiu. No, filozofia. Natomiast on sam opowiada, że dostał angielskie wydanie słynnej książki, do dnia dzisiejszego słynnej, Sir George'a Frasera, Złota gałąź. No, o tej książce nawet wszyscy chyba słyszeli. U nas było chyba 2 czy 3 wydania po wojnie. Natomiast on to czytał w oryginale. Nie było tłumaczenia. Pierwsze polskie tłumaczenie ukazało się w latach 60. Natomiast zafascynowała go antropologia. I tutaj przygotowałem cytat, który jest dla mnie bardzo istotny, ponieważ wspomnę dlaczego. Mianowicie w 1925 roku były obchody ku czci Sir George'a Frasera, bo został mianowany lordem i wtedy Malinowski w księdze pamiątkowej ku czci Frasera napisał taki adres pod adresem. Albowiem skoro tylko zacząłem czytać to wielkie dzieło, porwało mnie i zniewoliło bez reszty. Zrozumiałem wówczas, że antropologia, tak jak ją przedstawia Sir James Fraser, jest wielką nauką, godną takiego samego dania się jej, jak którekolwiek ze starszych i bardziej od niej ścisłych studiów pokrewnych. Tak to wstąpiłem na służbę fraserowskiej antropologii. No muszę powiedzieć piękne słowa, ale prawdziwe całkowicie. Ponieważ no, to były te czasy podłych zaborów, straszne to było, ale było dużo lepiej niż kiedy żyliśmy w komunizmie, ponieważ ten no, półsierota, prawda, bez ojca, student, no, doktorant, potrafił bez kłopotu pojechać na rok na studia do Lipska z tego Krakowa. I w tym Lipsku studiował przede wszystkim, co było bardzo ważne, u Karla Büchera ekonomię antropologiczną i o słynnego psychologa Wilhelma Wundta psychologię właśnie. No, wtedy planował jeszcze pracę naukową w Polsce, ale dostał zaproszenie do Londynu. Pojechał do Londynu w 1910 roku i tam w Szkole Nauk Ekonomicznych, londyńskiej Szkole Nauk Ekonomicznych, mógł spotkać się zarówno z Sir George'em Fraserem, jak i słynnym antropologiem George'em Seligmanem. Tam zaczął studiować i
studiował to 2 lata i to go bardzo mocno związało zarówno ze środowiskiem antropologów brytyjskich, jak z samą antropologią. W 1913 roku napisał pracę doktorską, w dodatku pod kierunkiem fińskiego etnologa, profesora Westermana, i ta jego praca to jest Rodzina wśród tubylców australijskich. Na jej podstawie dostał tytuł doktora już 2. Później dostał zresztą w tej londyńskiej szkole 3 tytuł doktora. Natomiast Westerman bardzo go cenił. Cenili go również profesorowie i Seligman, i Fraser. I dzięki ich wsparciu już w 1913 roku rozpoczął wykłady w londyńskiej szkole nauk ekonomicznych. Wówczas zaproponowano mu w Krakowie katedrę nawet i profesurę na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale czuł się na tyle związany z nauką brytyjską i wtedy jak gdyby cała antropologia to pulsowała właśnie w tam Londynie, że nie zdecydował się na objęcie profesury w Krakowie. Natomiast już w następnym roku, po roku wykładów w tej Szkole Nauk Ekonomicznych, dostał stypendium od Uniwersytetu Londyńskiego na wyjazd na prowadzenie badań terenowych w Nowej Gwinei. To była niesamowita rzecz i proszę sobie uświadomić, no Polak, biedny w sumie, bo sama matka, bez majątku, ojciec profesor, no to też przecież majątku nie miał, no tu studia w Niemczech, później studia w Londynie, później etat, jakiś fragment etatu w Londynie i później stypendium rządu brytyjskiego na wyjazd na rok do Nowej Gwinei. Najpierw jechał na kongres w Melbourne do Australii. I tu jest pasjonująca rzecz, ponieważ tu mógł spotkać 2 wybitną postać antropologii ówczesnego obok siebie, antropologii społecznej, Artura Radcliffe Browna, wówczas tylko Artura Browna, słynnego bardzo, zresztą do dnia dzisiejszego, no, uważany za, przez Claude Lévi-Strauss'a za największego z dawnej klasy antropologów. W każdym razie to był współtwórca razem z Bronisławem Malinowskim kierunku funkcjonalnego i dyskutowali, mieli czas, dyskutowali na temat możliwości badań terenowych, bo Brown był już po badaniach terenowych. W każdym razie już jak gdyby go pchnął, ponieważ do tej pory Malinowski był przesiągnięty funkcjonalizmem. Zresztą tego funkcjonalizmu, przepraszam bardzo, ewolucjonizmem po Jamesie Fraserze. I zresztą z tego, jak zresztą szczerze pisał w paru pismach swoich, z tego ewolucjonizmu nigdy do końca nie zrezygnował, mimo że stworzył zupełnie inną szkołę, oparł całkowicie na czymś innym swoje badania. No, stworzył nową dyscyplinę naukową. W każdym razie trafił w lecie 1914, a dokładnie w lipcu 1914 roku trafił do Australii. Co się wtedy stało? No, minął miesiąc i 4 sierpnia 1914 roku Wielka Brytania przystąpiła do wojny. A niestety Malinowski miał obywatelstwo austriackie, prawda? Wobec tego był wrogiem i powinien zostać internowany zgodnie z zasadami. No tutaj znowu profesorowie londyńscy nie dali mu zginąć. Mianowicie zaręczyli za niego, podkreślając, że mimo że był poddanym austriackim, to był Polakiem, narodem ciemiężonym przez Austriaków. I na podstawie tego właśnie, nie tylko, że nie został internowany, ale rząd australijski umożliwił mu finansowanie na przetrwanie całej I wojny światowej na terenie Australii i Melanezji.
Krótko mówiąc, to jest niebywałe szczęście, ponieważ po prostu zamiast, no, była zawsze możliwość, że byłby wcielony do wojska i walczyłby w okopach, gdzieś by zginął. On prowadził swoje fantastyczne badania, z czego pełne dwa lata spędził na trybriandach. Nie będę szczegółowo tu opowiadał, bo zajmujemy się afrykanistyką, jego badaniami afrykanistycznymi, o jego tych badaniach. W każdym razie wrócił do Europy dopiero po wojnie, w 1918 roku. I rzeczywiście od razu tam na początku, bo on był jeszcze, ożenił się z córką australijskiego profesora, został jeszcze w 19 roku w Australii, a w 20 roku trafił do Londynu i ponownie w roku 22 dostał wykłady w londyńskiej szkole nauk ekonomicznych, a w 1922 roku opublikował absolutnie fundamentalną dla antropologii pracę Argonauci Zachodniego Pacyfiku, która zresztą, no, życie seksualne dzikich było przez zresztą profesora Hałasińskiego i Andrzeja Waligórskiego przetłumaczona przed wojną w latach 30. na gorąco. Natomiast ta podstawowa praca Argonauci Zachodniego Pacyfiku zostali przetłumaczeni dopiero na początku lat 70. To też ciekawe. Natomiast wracając do jego dalszych losów i skąd on stał się afrykanistą. Otóż w 1923 roku po publikacji pracy, która była, do której zresztą wstęp niezwykle pochlebny, napisał Sir James Fraser, więc po tej publikacji dostał stały etat w londyńskiej szkole nauk ekonomicznych, która w tamtym czasie była głównym ośrodkiem europejskiej w ogóle antropologii. Po prostu był ośrodek numer jeden. I on wówczas został zatrudniony na stale jako wykładowca antropologii. Pytano się go, czy to ma być antropologia kulturowa. On odpowiedział listownie, listem istnieje, że to ma być antropologia społeczna i że to zdecydowanie ten jego funkcjonalizm jest w nurcie antropologii społecznej. I rzeczywiście od 1923 roku do 1938 roku był wykładowcą w londyńskiej szkole nauk ekonomicznych, która była głównym ośrodkiem antropologicznym, a Bronisław Malinowski tam był absolutną gwiazdą, mistrzem i no, miał niesamowitą osobowość, bardzo trudną. To nie będę się zagłębiał w to, osoby, które są zainteresowane, mogą poczytać o nim. No, był człowiekiem, był typem, tak jak zresztą podkreślał któryś z jego azjatyckich uczniów, że był typowym mistrzem w stylu wschodnim. To znaczy od uczniów wymagał totalnego podporządkowania, ślepej wiary w jego nauki, a równocześnie ci uczniowie stawali się członkami jego rodziny. To była niesamowita rzecz. No, miał on bardzo trudny charakter, zresztą podkreślany przez wielu jego współpracowników, ponieważ potrafił się bardzo obrażać, a poza tym jego ulubioną metodą zdobywania, podkreślania swojej pozycji w nauce to były bardzo ostre polemiki wobec innych uczonych i to takie nieprzebierające w środkach, bardzo ostre. Natomiast to, no, była to fascynująca osobowość, a równocześnie był jednak wielkim nauczycielem. Ja tu przygotowałem taki spis kilkunastu jego uczniów z grupy kilkudziesięciu, których było bardzo znaczących w nauce, także to po prostu bardzo trudno wymienić tu wszystkich, których ważnych jego uczniów. No ale zresztą to była taka cecha charakterystyczna Bronisława Malinowskiego, że on miał parę swoich takich ulubionych, starszych uczniów, takich pełnych jego wyznawców, których określał mandarynami. A jeszcze trzech z nich było określanych supermandarynami. Znowu wschód, prawda? No więc on
Wśród tych uczniów rzeczywiście mamy niesamowite nazwiska i to takie bardzo znaczące w historii antropologii. No jedna z jego najstarszych, nie, będę mówił tylko o tych afrykanistach, bo miał uczniów, którzy zajmowali się oczywiście Australią, Polinezją, Melanezją, no ale on jak gdyby zostawię ich, ponieważ była to, przypomnijmy sobie, to jest rok 23. Czyli to jest okres, kiedy ten system kolonialny jak gdyby się usztywnił i w pełni rozwija. No te tereny kolonialne są podporządkowane, równocześnie jest ustanawiana ta administracja. No w wypadku Afryki Wschodniej, o której mówimy, tu posiadłościach brytyjskich, no to mamy te rządy pośrednie, gdzie Anglicy zostawili władzę teoretycznie władzom tradycyjnym, ale ich zdesakralizowali. To już pan profesor Tymowski wspominał, że co zrobili Belgowie, to podobny manewr był w stosunku do króla Ruandy. Zresztą w Ugandzie mieliśmy to samo, że władca się nie podobał, to wyjeżdżał na jakiś azyl do tam, gdzie mógł umrzeć spokojnie, a był mianowany nowy władca, prawda? Więc to była metoda kolonialna, że władcy, ci, którzy zostali przy władzy, musieli się słuchać kolonizatorów. W każdym razie wobec tego Afryka była dosyć ważna wśród studentów, ponieważ już wtedy zarówno misjonarze, którzy intensywnie pracują na terenie Afryki, misjonarze chrześcijańscy ogólnie, prawda, nie katolicy, tylko chrześcijańscy ogólnie, ale misjonarze po pierwsze, po drugie administratorzy, po trzecie, no ludzie, którzy zamierzali jechać w tamte tereny, zdobyć majątek. No każdy chciał czegoś się dowiedzieć o tej Afryce. A tu były seminaria afrykanistyczne na Katedrze Antropologii Społecznej prowadzone przez profesora Malinowskiego, no tę sławę, a równocześnie wśród uczniów miał Afrykanów. Będę może od razu wspomnę, bo to jest taki as z rękawa, no tam był jego ulubieńcem, Jomo Kenyatta. On był ten przyszły prezydent, prawda, dożywotni i kenijski. I Jomo Kenyatta napisał doktorat. Po studiach w Szkole Nauk Ekonomicznych pod kierunkiem Malinowskiego i był jednym z jego ulubieńców. Zresztą osobiście napisał wstęp do jego pracy doktorskiej. Także to był jeden z Afrykanów. Afrykanów było tam więcej. Natomiast osoby te ważne, które chciałbym wymienić, ja już patrzę na czas, ile to mija, ale lećmy. Tak, no więc szybciutko. Audrey Richards. To jest, może nie będę wymieniał dokonań tych, tylko wymienię nazwiska, bo po prostu to zajęłoby za dużo czasu. Edward Evans Pritchard. Mayer Fords, Isaac Schappera, niesamowita postać. Lucy Mayer, nieprawdopodobna postać. Fred Nadel, zresztą uchodźca z hitlerowskiej Austrii, który pisał pracę poświęconą NUPE i zatytułował ją Black Byzantium. A równocześnie pracował ten Austriak, pracował dla brytyjskiej administracji kolonialnej. Günter Wagner, później niezwykła postać, bardzo ważna, Monika Hunter Wilson, razem z która później, najpierw Monika Hunter, później wyszła za mąż za Godfreya Wilsona, wspólnie z mężem napisała taką fundamentalną pracę. Pamiętam, że jak zacząłem swoją pracę w Panie, stała ona na półce, to jest analiza zmiany społecznej. To była praca wydana w 1942 roku, a do dnia dzisiejszego jest takim jednym z fundamentów. Później Sjord Hofstra, później Margaret Helen Reed, Hilda Bimmer, później Cooper, Gordon Brown i tu jeszcze wymienię ostatnią osobę, bo to rzeczywiście długo bym musiał opowiadać, Nathaniel Akinremi Fadipe, to jest Nigeryjczyk, który był w ogóle działaczem panafrykańskim, antykolonialnym i napisał on swoją pracę nie pod kierunkiem Malinowskiego, ale pod kierunkiem
we współpracy z Malinowskim pod kierunkiem Morisa Ginsberga pracę zatytułowaną Socjologia Jorubów. Przepraszam. I ta praca właśnie tego Fadipe jest uważana za pierwszą pracę socjologiczną napisaną przez Afrykanina. Tam zresztą już w tej chwili nie pamiętam nazwiska, nie zanotowałem, był również Afroamerykanin, który również jako pierwszy zdobył pracę doktorską właśnie w Londynie. Atmosfera tych studiów była niesamowita i Państwo mogą znaleźć jej opisy, ponieważ zostało to utrwalone i nawet tłumaczone na język polski w jednym przypadku, ponieważ Audrey Richards bardzo dokładnie opisała to, ale nie ma tłumaczenia. Natomiast znakomity antropolog Adam Cooper napisał w 1982 roku książkę po polsku zatytułowaną Między charyzmą i rutyną. Antropologia brytyjska 1922-1982. I warto zajrzeć do tej pozycji, no, wydanej u nas właśnie w latach 80. I również warto bardzo zajrzeć do posłowia polskiego wydania Argonautów Zachodniego Pacyfiku, gdzie posłowie napisał jego uczeń, wierny wyznawca, profesor Andrzej Waligórski, badający po wojnie, bo był oficerem Armii Polskiej na Zachodzie, ale po wojnie został na Zachodzie i badał w Kenii społeczności Luo. I jak gdyby do końca życia był wielbicielem Bronisława Malinowskiego. I tutaj takie jedno zdanie z tego opisu seminariów Malinowskiego zacytuję. W okresie, który pamiętam, dominowały zainteresowania afrykańskie. Czarny ląd stał się tym wielkim laboratorium teorii i technik badań etnograficznych. W tym okresie istniała już wcale pokaźna grupa terenowców afrykańskich, która dzięki pomocy finansowej Fundacji Rockefellera miała już za sobą badania terenowe w różnych częściach Afryki. Tak było i właśnie tu pokazuje, dlaczego Malinowski, który no jak gdyby całą swoje fundamenty swojej wiedzy zdobył na badaniu tak zwanych izolatów kulturowych, no bo ta społeczność Trójberańczyków, no miała, on właściwie wykluczył analizowanie kontaktów z białymi. On analizował w czystej formie jak gdyby tą kulturę pierwotną Trójberańczyków. A tu nagle zafascynował się Bronisław Malinowski przemianami kultury pierwotnej, tak zwanej, tubylczej też. Będziemy mówili o tych sformułowaniach, bo one są bardzo pejoratywnie odbierane, niepotrzebnie i niesłusznie. W każdym razie zafascynowały go problemy zmiany kulturowej. W 1926 roku powstaje w Londynie Międzynarodowy Instytut Języków i Kultur Afrykańskich. Obecnie to się nazywa Międzynarodowy Instytut Afrykanistyczny. I on początkowo powstał jako placówka, która miała służyć pomocy kolonizatorom w panowaniu nad landami kolonialnymi. Aby zrozumieć lepiej tubylców tak zwanych, bo to było cały czas określane jako tubylcy. Z tym, że również to jak gdyby celem głównym tego, ponieważ przypomnijmy sobie, że tutaj mamy brytyjski rząd, system rządów pośrednich opracowanych przez Lorda Lugarda i po prostu potrzebowali zrozumienia tych struktur politycy, potrzebowali zrozumienia struktur tradycyjnych, afrykańskich, aby lepiej kierować ich przemianami. To było jak gdyby bardzo funkcjonalne. No i Bronisław Malinowski, on nie wszedł do pierwszej rady Instytutu, natomiast od początku okazał wsparcie i pasjonował się pracami tego Instytutu, Międzynarodowego Instytutu Języków i Kultur Afrykańskich. Trójka jego uczniów była w pierwszej radzie. Wracając do Malinowskiego, bardzo szybko ten instytut dostał środki
I już w 1928 roku wyszło pismo Afryka, które jest wydawane do dnia dzisiejszego przez ten instytut. To jest takie podstawowe wręcz pismo analizujące kultury afrykańskie. Bronisław Malinowski zaangażował się również w ten kwartalnik, bo to był kwartalnik. Wychodził w tomach rocznych, 4 zeszyty rocznie. I tu Bronisław Malinowski już w drugim tomie, czyli w pierwszym zeszycie 1929 roku, napisał taki bardzo znaczący artykuł na temat jego koncepcji antropologii stosowanej. To była nowa koncepcja Bronisława Malinowskiego. Ja zaraz przestanę opowiadać, proszę zostać, bo to fascynujące rzeczy, ale dobrze. Więc może krótkie cytaty, ponieważ one bardzo dokładnie pokażą koncepcję Malinowskiego. On właśnie w tym artykule umieszczonym, on był napisany w 28 roku, umieszczony został w pierwszym numerze z 29 roku. Malinowski mówi, antropolog musi dążyć do bezpośredniego badania instytucji tubylczych, ich obecnej egzystencji i sposobów działania. Musi także bardziej zainteresować się antropologią zmiany Afrykanina i antropologią kontaktu człowieka białego i kolorowego, kultury europejskiej i pierwotnego życia plemiennego. Wcześniej czy później musi powstać nowa gałąź antropologii. Antropologia przeobrażającego się tubylca. Rzuci ona naprawdę niezwykłe światło na teoretyczny problem kontaktu kulturowego, przekazywania idei i zwyczajów, krótko mówiąc, na całe zagadnienie dyfuzji. Ta antropologia będzie miała oczywiście najwyższe znaczenie w koloniach dla człowieka zajmującego się działalnością praktyczną. W tym krótkim cytacie, dlatego go wybrałem z bardzo pokaźnej, zresztą chciałem tylko pokazać i bardzo zachęcić do poznania jego prace afrykanistyczne, Bronisława Malinowskiego, tak bardzo małe znane, nawet szczerze mówiąc ja w trakcie swoich studiów z zakresu antropologii, no nam właściwie nasi profesorowie nie mówili o tych jego pracach, oprócz tej pracy, jego dynamika zmian kulturowych, o pozostałych pracach nie wiedzieliśmy. To są w tomie 9 dzieł zebranych, kultura i przemiany, to jest 600 stron pracy poświęconej właśnie głównie problemom afrykanistycznym i problemom przemian kulturowych. Dla niego głównym laboratorium to była właśnie Afryka przemieniająca się. Rok później w tejże samej Afryce Malinowski w kolejnym artykule pisał, dzisiejsza antropologia akademicka nie została jeszcze zmobilizowana do pracy polegającej na wspieraniu władzy kolonialnej. Zauważyłem też, że nowa metoda i nowa teoria, szkoła funkcjonalna, szybko się krystalizuje. Jeśli pozyska ona współpracę ludzi zajmujących się sprawami kolonialnymi, będzie niewątpliwie odgrywała taką samą rolę w konstruktywnej polityce, jaką fizyka i geologia odegrały w inżynierii. Nauka jest praktyczna, a współpraca nieunikniona. Współpraca między administratorem i antropologiem. Więc to są takie dla mnie z tych kilkuset stron kluczowe jego założenia, w którym przystąpił do tych studiów swoich afrykanistycznych. Ponieważ znajdujemy tutaj po pierwsze kluczowe pojęcie w późniejszych pracach Malinowskiego, problem, teoria kontaktu kulturowego. Później drugie, problem dyfuzji kulturowej, czyli przemieszczania się elementów kultury białej do kultury czarnej. O to tutaj chodziło. A po trzecie, właśnie praktyczności nauki, zastosowania antropologii. Są wszystko kluczowe pojęcia. Więc antropologia bardzo krytykuje, muszę powiedzieć, że w czasie swoich studiów w Paryżu spotkałem się kiedyś w bibliotece z czarnym naukowcem, który jak usłyszał, że jestem Polakiem, wrzasnął z oburzeniem, to wy byliście kolonizatorami. Ten wstrętny Malinowski to był kolonizator, on nas ciemiężył. No niestety to było pomieszanie, to było kiedyś bardzo trwałe. Do dnia dzisiejszego występuje wśród afrykańskich antropologów takie podejście do Malinowskiego, bardzo niesłuszne.
bardzo ahistoryczne. To jest pierwsza sprawa, a po drugie krzywdzące, ja będę o tym właśnie mówił. Natomiast Malinowski, no on wtedy chciał, żeby rzeczywiście antropologia była nauką stosowaną, praktyczną, czyli miała służyć lepszemu rządzeniu, ponieważ on był, jak wspominałem wcześniej na początku, że on w głębi serca ciągle był ewolucjonistą. I on patrzył jednak na te ludy afrykańskie jako niższe kulturowo, a biali są wyżsi kulturowo. On w swoich pismach to przyznaje, że w nim to bardzo mocno tkwiło i zresztą w tych jego prywatnych dziennikach z Trybriandów jeszcze bardziej wyszło, ale tu znowu jedna z pani profesor, chyba Audrey Richards, powiedziała, że przekład polski był źle przetłumaczony i niektóre słowa zostały źle zrozumiane. Aczkolwiek znowu o tych dziennikach to długo by rozmawiać, dyskutować. W każdym razie, wracając do jego koncepcji, no, miał wspaniałą koncepcję, tylko i skorzystałem na podstawie tych jego koncepcji, paru z niego uczniów podjęło się badań we współpracy z kolonizatorami na terenie afrykańskim i prowadzili takie badania. Nie będę opisywał, bo czasu nie mamy, bo to już minęło sporo czasu, 40 minut chyba od mojego, 35, ale tutaj niezwykle chcę zacytować, bo nie będę opisywał szczegółowo, ponieważ z tych planów Malinowskiego odnośnie tej użyteczności antropologii dla zarządzania tubylcami nic nie wyszło. Krótko mówiąc, tam oprócz prac jakichś drobnych w zakresie edukacji, nauczania Afrykanów, właściwie nic więcej nie wyszło. Natomiast właśnie profesor Adam Cooper niezwykle sarkastycznie i celnie podsumował w tej cytowanej, przywoływanej przeze mnie pracy o antropologii brytyjskiej pracę właśnie Malinowskiego i jego uczniów. To jest cytat. Po przejrzeniu prac, które wtedy powstały, sceptycyzm administratorów kolonialnych staje się w dużym stopniu zrozumiały. Administratorzy sami dawali swoim przeciwnikom broń do ręki, uczestnicząc jedynie z niechęcią, przynajmniej z reguły, w niewielkich pracach badawczych wydumanych przez administratorów oraz wyznając pogląd, że nie powinny wypowiadać się w sprawach polityki, nie będąc ludźmi praktyki, czyli administratorami. Jak przyznawała Audrey Richards, tu Cooper cytuje, antropolog zwykle ofiarowywał swą pomoc, ale rzadko raczył ją udzielać. No, to bardzo celne sformułowanie, bardzo ciekawe. W każdym razie faktem, który tu podkreślę, olbrzymią zasługą jako afrykanisty Malinowskiego było stworzenie szkoły. Część z jego uczniów później się buntowało przeciwko mistrzowi, ale wszyscy byli niezwykle z nim związani. Mówię, to było przynajmniej kilkadziesiąt osób, bo ja wypisałem sobie 30 parę nazwisk ważnych. Oczywiście byli zwykli ludzie, którzy jakoś zginęli w pamięci historii nauki. Natomiast przypomnijmy sobie, że od 1923 roku do 1938 roku, kiedy wyjechał do Stanów Zjednoczonych, rządził antropologią społeczną Wielkiej Brytanii Malinowski i kierował większością prac przez nią prowadzonych. Bo Radcliffe Brown nie był taką osobowością i jak gdyby nie był w tym czasie konkurencją dla Malinowskiego. W 1934 roku Malinowski, tu już będę starał się skrócić, Malinowski wyjechał na kilka miesięcy do Południowej Afryki i Wschodniej Afryki. Zaczęło się od zaproszenia na konferencję w Johannesburgu, organizowaną przez New Education Fellowship. To była taka międzynarodowa organizacja zajmująca się nowoczesnym nauczaniem. I został Malinowski na to zaproszony, z tym, że bardzo starannie przygotował ten wyjazd i przygotował go w ten sposób,
że dostał stypendium z Uniwersytetu Londyńskiego na prace badawcze w Afryce Południowej i Wschodniej i zaplanował wizytę u rozmaitych swoich uczniów prowadzących badania terenowe zgodnie z regułami opracowanymi przez Bronisława Malinowskiego, czyli długotrwałe życie w społecznościach plemiennych. Oni tam byli na miejscu i badali to, mieszkając tam rok, dwa, trzy lata czasami. Także to były takie poważne prace terenowe. I Malinowski zaplanował takie wizytacje. Dostał na to stypendium, a równocześnie trzeba powiedzieć, że w tym okresie jego żona była bardzo poważnie chora. Zresztą rok później, w 1935 roku, zmarła. I wtedy Malinowski załatwił jej taki urlop zdrowotny z Wielkiej Brytanii, z Londynu, do Austrii, podalpejska miejscowość, gdzie klimatycznie miało to jej bardzo pomóc. Tam odwiedzały ją, wcześniej Malinowski ją odwiedzał, bo nie od razu wyjeżdżał w lipcu. Początek czerwca. Więc w każdym razie on ją odwiedzał, później przyjaciele ją odwiedzali, córki odwiedzały, także ona nie była tam pozostawiona sama. Natomiast on mógł parę miesięcy spędzić w Afryce, która go tak fascynowała. No i tutaj pierwsza konferencja to była właśnie ta konferencja w Johannesburgu, która miała przedstawiać właśnie tą postępową politykę edukacyjną. No i Malinowski otwierał sesję poświęconą nauczaniu tubylców, bo taka sesja została przewidziana w ramach właśnie tej konferencji w Johannesburgu. Malinowski otwierając tą wygłosił, no właśnie referat czytałem to, niezwykle krytyczny wobec kolonializmu, niezwykle ostry w swojej wymowie i tutaj właśnie bardzo ostro krytykował hipokryzję związaną z narzucaniem wszystkim dzieciom afrykańskim edukacji europejskiej. Ale kiedy czarne dziecko osiągało sukcesy, Malinowski mówi, nie otrzymywało żadnych praw do europejskiego przygotowania zawodowego i mówiło się zawsze o nim jako o kimś gorszym. Rasizm był tak mocno w południowej Afryce, bo to Unia Południowej Afryki była, zakorzeniony, że doprowadziło go do stwierdzenia, że w czasie tej konferencji stwierdził, gdyby istniały afrykańskie systemy, według których można by kształcić tubylców, antropolog zgodziłby się na edukację według takich zasad. Ja Malinowski widział w tym rozwiązanie, które nie stawiałoby Afrykanina na równi z ideałem białego człowieka. Trzeba nauczyć go niewstydzenia się własnej kultury. To przecież są bardzo ważne sformułowania, wręcz całkowicie sprzeczne no, z tym ewolucyjnym podejściem, prawda, i z tym kolonialnym spojrzeniem. Zresztą nagłówek w prasie południowoafrykańskiej podsumowujący jego wystąpienia był zatytułowany Tubylcom należy przyznać prawa. I tu jest niesamowita rzecz, ponieważ obradom całej konferencji przewodniczył ówczesny premier Unii Południowej Afryki, generał Jan Smith, tak on się wymawia strasznie, niezwykle wpływowa postać wojskowa, polityczna, późniejszy premier zresztą, generał, no niezwykle ważna postać dla Południowej Afryki. I tenże generał Smith właśnie prowadząc obrady po wystąpieniu Malinowskiego powiedział, że europocentryczna edukacja narzucona czarnym dzieciom była odpowiedzialna za rozbicie systemów tubylców i niezastąpienie ich niczym odpowiednim. Później powiedział, to są cytaty z wystąpienia generała. Zadanie białego człowieka było ogromne, ale nie powinien on pozwolić, aby cywilizacja europejska zalała to, co z przeszłości tubylców mogło być przydatne i użyteczne. Więc krótko mówiąc, wspólny wniosek i tego antropologa Malinowskiego i wicepremiera Unii Południowej Afryki było takie, że antropologia mogłaby pomóc jak gdyby legitymizować te afrykańskie
rodzime sposoby, to było o edukacji, wobec tego sposoby i systemy uczenia się. Oni uważali, że narzucanie Afrykanom tej nauczania europejskiego jest niesłuszne. Zresztą tu ja kwestia, taka mała dygresja, ale bardzo śmieszna, zawsze właśnie w Paryżu zawsze cytowano, kiedy tam uczęszczałem do profesora Ballandiera, to było takie słynne, że czarni uczniowie w szkołach afrykańskich, francuskojęzycznych, rzecz jasna, uczyli się z pierwszej czytanki. Nasi przodkowie Galijczycy. Bo takie były przygotowane czytanki dla Afrykanów. Proszę Państwa, tak kończę o tej konferencji bardzo szybciutko. W ciągu paru miesięcy Malinowski podróżował po Afryce Południowej i Wschodniej, odwiedzając swoich uczniów w rozmaite społeczności. Tu mam wymienione, że osobiście prowadził badania wśród Bemba, Swazi, Czagów, Masajów, Kikuyu i Maragoli. I w każdym razie to wszystko zaowocowało całym szeregiem prac napisanych przez Bronisława Malinowskiego, poświęconych problemom przemian kulturowych. Wszystkie one są zawarte w tym tomie, który gorąco polecam. Nie będę tu cytował, to jest 11 prac jego napisanych między 1936 roku, a opublikowanym pośmiertnie w 1945 roku. Więc w każdym razie będę się starał finalizować to, tylko powiem tak, bardzo niesprawiedliwe były oceny Bronisława Malinowskiego jako rzecznika kolonializmu. Jego intencje były no, z całą pewnością takie właśnie ewolucjonistyczne, ale z drugiej strony zakończę to szybkim zacytowaniem jego artykułu z 1939 roku. Afrykanin musi budować własny sposób życia, ponieważ nie dopuszczono go do pełnego uczestnictwa w społeczności białych i w ich rodzaju życia. Oczekuje się od nich, by zasymilizowali się z białą społecznością tak daleko, jak to jest możliwe. Skutecznie im w tym przeszkadza system segregacji, ustawodawstwo podziału rasowego, brak możliwości korzystania z większości dobrodziejstw i przywilejów, które muszą towarzyszyć statusowi wykształconego, cywilizowanego mężczyzny czy kobiety. Postęp nie jest możliwy w tak skrępowanej i pod każdym względem upośledzonej społeczności. On bardzo dużo pisze i wraca do swojej koncepcji z wcześniejszych lat, z końca lat 20. stworzenia społeczeństwa kastowego w kolonialnej Afryce. I mówi po 10 latach, że miał pełną rację, tak oceniając, że biali nie umożliwiają postępu Afrykanom, tylko stworzyli społeczeństwo kastowe. Proszę Państwa, ja jak gdyby tym zamknę ten fragment poświęcony Bronisławowi Malinowskiemu. Jest to pasjonująca postać, pasjonujący uczony, wielki światowej klasy naukowiec pochodzenia polskiego. I trzeba powiedzieć, że jedyna tylko za jego życia, dwie prace, bo życie seksualne, ale wcześniej planowana jego habilitacja wyszła w 1915 roku w Krakowie. To była też praca typu ewolucjonistycznego i życie jego potoczyło się zupełnie inaczej. Dziękuję za ten fragment i... Co, przystępujemy, czy damy radę stopę, czy już musimy skończyć? To może profesora stopę na następnym spotkaniu, bo szczerze mówiąc, tak samo jak pełen pasji słuchałem wystąpienia pana profesora o Janie Czekanowskim, bo to wielka postać i bardzo pasjonująca i też tak szkoda, że pan mógł tak mało powiedzieć o nim, bo wiedza pana profesora olbrzymia jest i muszę powiedzieć, że jestem pełen podziwu dla pracy, którą z profesor Bar pan wykonał, bo to na waszych barkach była ta wielka praca. No jest to fascynujące, te dwa tomy i to jest rzeczywiście benedyktyńska praca
i wielka zasługa przyswojenia językowi polskiemu i w ogóle światowemu, bo to przecież jest pierwsze wydanie, prawda? Także przyswojenie tych dzieł Czekanowskiego nauce polskiej i światowej to jest olbrzymia zasługa i wielkie gratulacje. Dziękuję. Mam czarny mikrofon. Czy ktoś chciałby czarny mikrofon? Widzę jedną panią. Przekażę ją. Nie. Tak, nie. Znajoma twarz. Nie. Dziękujemy wobec tego bardzo serdecznie. Panie profesorze, panie doktorze, dziękujemy bardzo. To my też bardzo dziękujemy za wysłuchanie mimo tak długiego czasu, ale naprawdę warto się interesować tymi postaciami. Dałeś uwagę, dałeś mi możliwość powiedzenia parę słów, to ja jeszcze też właśnie tu chciałbym powiedzieć, że korzystałem w pewnym okresie swoich prac właśnie z tych afrykańskich prac Malinowskiego, ale nie dotarłem do tych na końcu przeście wycytowanych. Fascynujące są jego końcowe wnioski. Natomiast kiedy on zaczynał problem kontaktu kulturowego, to w ogóle Europejczykom nie przychodziło do głowy i jemu też jeszcze nie. Kiedy zaczynał tę pracę nad kontaktem kulturowym, że kontakt kulturowy jest zawsze wzajemny. Oni badali kontakt kulturowy europejsko-afrykański i zastanawiali się, jak to wpłynie na Afrykanów. Do głowy im nie przyszło, że to wpłynie na Europejczyków. Co my dzisiaj widzimy jako oczywistość. I fascynujące jest zakończenie Malinowskiego, które odchodzi od takiej jednostronności. Szuka wartości w kulturze miejscowej. Nie myśli jeszcze o tym, że my się staniemy inni, poznając Afrykę. To mu do głowy jeszcze nie przychodzi. Ale przychodzi mu do głowy całkowite dowartościowanie kultur miejscowych. To jest fantastyczny wniosek. Jeśli mogę, Michale, wyjaśnić, co tu się stało, bo ja o tym też myślałem. Otóż Malinowski był w swojej istocie badaczem terenowym. Natomiast jego prace między 1926 roku są gabinetowe do 1934 roku. On pojechał, spędził tych parę miesięcy, tak jak mówię, w sytuacji bardzo trudnej, bo jego żona była prawie śmiertelnie chora, ale prowadził te badania terenowe. I on zupełnie co innego pisze. Tak. Zobaczył niż teoretycznie. A jeszcze warto zobaczyć jego Wolność i cywilizacja, ten tom, który został pośmiertnie wydany, gdzie on bardzo dużo rzeczy przewartościował, ale to jest opowieść już inna, na inną opowieść. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Tylko głośniej, żeby mikrofon. A propos Czekanowskiego, bo Malinowski jakby korzystał z tych swoich badań, z tych obserwacji na triobiantach. Czy w przypadku tych prac Czekanowskiego, które on prowadził właśnie w Afryce, czy on wracał do nich potem, czy to poszło do szuflady i się zajął czymś innym zupełnie? Nie, to nie poszło w zapomnienie i on całe życie się starał jednak ten dziennik wydać, bo podsumowaniem było Forschungen. Ale przypomnijmy, że te 5 tomów Forschungen ukazywało się w latach 1911-1926. Więc on w tym okresie 14 lat po wyprawie zajmował się nieustannie pisaniem Forschungen. Więc to był czas spędzony nad Afryką. Natomiast nigdy to nie minęło. On się potem zajmował przede wszystkim Słowianami i praojczyzną Słowian. To była niesamowita praca, a jednocześnie niesłychanie kontrowersyjna i bardzo mocno zatopiona w takim sporze nacjonalistycznym Niemców z Polakami, czy praojczyzną Słowian jest teren nad Wisłą w dorzeczu Wisły i wschodnim dorzeczu Odry, I Bóg jeszcze tutaj. Czy też myśmy, Słowianie, my, przywędrowaliśmy z jakichś stepów azjatyckich i zasiedlili
te puste po katastrofie Cesarstwa Rzymskiego obszary właśnie w dorzeczu przede wszystkim Wisły. To była dyskusja bardzo nacechowana no, nacjonalistycznymi przekonaniami polskimi, że my tu byliśmy zawsze. Symbolem jest biskupiny, prawda, i powieści Gród nad Jeziorem i tak dalej właśnie, bo to było bardzo docierające do społeczeństw i niemieckiego, i polskiego, znajdujących się wtedy w straszliwym konflikcie, który koniec końców doprowadził do tragedii II wojny światowej. To nie był oczywiście wyłącznie konflikt polsko-niemiecki, ale ta wojna światowa ogólnoświatowa miała ten wymiar, w którym Czekanowski uczestniczył, dowodząc praojczyzny Słowian tu nad Wisłą. Więc to był taki drugi wielki segment jego badań, bardzo ciekawych, ponieważ one były połączone po pierwsze z archeologią, z Maz zresztą w Szczecinie, bo tam jechał oglądać badania archeologiczne, związany z językoznawstwem. On na przykład badał, jakie drzewa istnieją w prajęzyku słowiańskim i jak rozmieszczenie tego typu drzew, jak Bóg czy coś może świadczyć o zamieszkaniu na tym terenie, który on wybierał za praojczyznę Słowian, a jakie drzewa i nazwy są nabyte z zewnątrz, a więc jakiś inny teren, gdzie tych drzew w praojczyznie Słowian nie było. Archeologia, językoznawstwo, antropologia, badania chat, które on zresztą wyniósł z Afryki, bo to budownictwo Tutsi, Hutu, jakichś innych ludów, Azande i tak dalej, to jest inny zupełnie świat. I on robił charakterystyki budownictwa, okrągłe chaty, czworokątne chaty, coś takiego, jak on nazywał to dom klubowy. W Rwandzie nie ma w ogóle domów klubowych, bo nie było cienia samorządu. Wszystko trzymał za łeb Musinga. A u tych ludów, które były zorganizowane w systemy segmentarne, wioskowe i tak dalej, to była chata, gdzie oni się spotykali i naradzali się, co robić. I taka chata w ogóle w Rwandzie nie mogła w ogóle istnieć, bo takie towarzystwo władca by rozegnał na cztery wiatry. On decydował. Natomiast wśród ludów żyjących w systemach wioskowych, segmentarnych i tak dalej, no to ten typ chaty pofotografował, opisał i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym jego zainteresowania afrykańskie potem długo trwały, ale one były przemieszane z badaniami słowianoznawczymi i nigdy w życiu nie zrezygnował ze swoich pomiarów czaszek. On przywiózł te wszystkie pomiary do Berlina, ale jeszcze pod koniec życia, w początku lat 60. w American Anthropologist jest duży jego artykuł broniący tezy pomiarów rasowych i klasyfikacji rasowej. Nie chciał się poddać. I dzisiaj są jego uczniowie. Jak ja pisałem życiorys Czekanowskiego, to posłałem im swój tekst, bo oni są bardzo czuli. Nie nazywają tego teraz badaniami rasowymi, tylko populacyjnymi. Jeśli można, dopowiem jeszcze, że dla mnie taką niesamowitą pracą, oprócz W głąb las sofaru, Wimi, tego dziennika, który był opublikowany i opracowany właśnie beletrystycznie przez Czekanowskiego, wyszedł bardzo ważny jego artykuł w Przeglądzie Socjologicznym. Tak, Feudalne państwa afrykańskiego Międzyjezierza. Ja nie pamiętam, który to był rok. Tak, ale to jest bardzo ważna, jak gdyby ja studiując, dla mnie to było dobre źródło bardzo. Tak, tak, właśnie, dokładnie. Także to nie jest tak, że on... Ale cały czas zajmował się Słowianami i cały czas zajmował się mierzeniem czasu. Nigdy nie odczytał. Pan doktor Szybowski, prosimy. Miałem zaszczyt, żeby powitać Państwa, to chciałem refleksję taką na zakończenie. Profesor Tymowski mówił o tym, że bywamy ofiarami
kolejności alfabetycznej. Profesor Roman Stopa był na ostatnim miejscu i przegrał. Potraktujmy to jako zobowiązanie organizatorów, to znaczy przede wszystkim Towarzystwa Afrykanistycznego i Katedry Języków Afryki, Kultury Języków Afryki, która tutaj jest przez panią profesor Pawlak reprezentowana jako pewien dług tak samo, bo powiało z tej dzisiejszej narracji no, taką ważną tezą, że nauka to przede wszystkim łańcuch łączący, ta pępowina i łańcuch łącząca mistrzów z uczniami i że to w ten sposób promieniuje. Ja często używam tej takiej islamistycznej metafory silsila, która się nazywa właśnie łańcuch, gdzie w karierach ulemów, kaznodziejów, specjalistów od prawa islamskiego najważniejsze są na sztandarach wypisane i w dyplomach, kto czyim był uczniem, jak to idzie aż prawie do Mahometa. No więc także to jest dzisiaj widać było, że spadkobiercy wielkich mistrzów przedstawili nam swoich idoli i podkreślili bardzo ważny, a niezbyt szeroko znany dorobek, więc to jest wielka, wielka korzyść tej naszej dzisiejszej sesji. Profesora Romana Stopy trzeba będzie jednak przełożyć, bo no, nie miał swojego ucznia i nie zmieścił się po prostu w menu. Było trochę za bogate, więc myślę, że znajdziemy jakąś sposobność, żeby bądź co bądź jednak terenowca przede wszystkim, bo profesor Roman Stopa z Uniwersytetu Jagiellońskiego znany był w latach 30. w Europie w każdym razie przez swoje pionierskie badania nad językami grupy Khoisan, językami przede wszystkim buszmeńskimi. Jego słynna habilitacja Dishnalce ihre Natur und Entwicklung, czyli spółgłoski laskowe, ich natura i rozwój, są ciągle powszechnie cytowane jako taka jedna z fundamentalnych prac na temat nie tylko fonologii języków Khoisan, ale także refleksji nad początkami mowy ludzkiej, bo to była jedna z idei fix profesora Stopy. A żył on najdłużej z tej trójki, która dzisiaj miała być gościć na naszych mikrofonach i na tej sali, więc myślę, że jeszcze profesor Pawlak także pamięta. Profesor Paweł Stopa występował do końca, dożył prawie, że no, ominął się chyba o miesiąc czy dwa, cztery miesiące ze swoim stuleciem i do końca występował na kongresach Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Także to była figura, na której wystąpienia zawsze żeśmy czekali, bo zawsze wywoływał też bardzo dużo kontrowersji w swoich ewolucjonistycznych i nostratycznych podejściach do początku mowy ludzkiej. No ale to dygresja. Ja chciałem serdecznie, uzurpatorsko trochę, ale dostałem dzisiaj w prezencie ten mikrofon, podziękować przede wszystkim naszym wspaniałym ekspertom. Dodam, to nie jest fish and roof jednak, że w ubiegłym roku, nawiązuję do tego DNA, odbyła się uroczystość na Uniwersytecie Warszawskim odnowienia doktoratu profesora Michała Tynowskiego, a to jest, jak jeśli Państwo nie wiedzą, to jest tak jak honoris causa, który daje się profesorom obcych uczelni. Więc dziękujemy za tę możliwość, bo dzisiaj profesor miał więcej czasu na wystąpienie niż na tym swoim odnowionym doktoracie.